Dlaczego warto przyjechać na rekolekcję? Głębić relacje z Bogiem. Może nauczyć się wiele wartościowych rzeczy. Bo jest cudowna atmosfera. Na rekolekcjach modlimy się poprzez śpiew. Uczestniczymy w Eucharystii. Ale również mamy czas na budowanie relacji z innymi i naukę różnych tańców. Te rekolekcje akurat wspominamy błogosławionego Karla Pisa. Rekolekcje dla mnie są spokojem ducha, odkryciem swojej dalszej drogi. Tutaj na rekolekcjach możemy spotkać siostry franciszkanki, misjonarki Maryi. Nazywam się siostra Irena Murawska. Przeżyłam już 53 lata życia zakonnego. Jestem szczęśliwa. No i tutaj też jestem tak, trochę robię za przewodnika. Mamy Izbę Pamięci Błogosławionego Stanisława Starodziejskiego. Zachęcam do obejrzenia, bo jest bardzo piękna i bardzo pouczająca, jeśli chodzi o życie. Dajcie czas, to mogę Wam poświęcić i tutaj bym wszystko opowiedzieć. Tu dziewczyna, tu jako żołnierz, tu ożenił się z Marią Szeptycką, czyli córką naszych fundatorów, ale Aleksandra Szeptyckiego. Za Stanisława Starowiejskiego. Takie jak gdyby biuro profesora Stanisława. Tu jest maszczu, gdzie oni mieszkali. Później śmierć będzie tyle tak króciutko. Na rekolekcjach panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj da Ci pokój swój. Jego miłość ogarnia swoje serce. Teraz i na zawsze.